Tak, to ja, to znowu ja, jestem ja. No i witajcie w 8 odcinku z Chaos Moda, GTA 5 Chaos Moda oczywiście. Ja jestem Paweł i tak jak mówiłem tydzień temu, będzie następny odcinek dzisiaj. Więc jest następny odcinek dzisiaj i to tylko i wyłącznie dlatego, że go nagrałem tego samego dnia co poprzedni. Więc cześć. Lecimy dalej, skończyliśmy w tym miejscu, ja ani w ogóle nawet nie wyłączałem gry, ani nic nie robiłem, po prostu kontynuujemy sobie wszystko, co robiliśmy w poprzednim odcinku nagle. Kurwa nie. Jaja, co robicie w tym momencie? No i tak... Jakaś paraolimpiada to jest jedna wielka, naprawdę. Ale ja wygrałem chociaż. W końcu coś wygrałem. Dobra. Tam jest jakiś fajny quad. Pójdę sobie po niego. Jedziemy do kolejnej misji. Kolejna misja to jest C. Chińczycy, co? Okej, okay, dobra. Zobaczymy sobie, co się tutaj będzie działo. A w międzyczasie ja oczywiście przypominam wam, bo nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku. Jest Discord, mój własny. Serwer w sensie Discorda, na którego możecie sobie wejść, porozmawiać, popytać się różnych rzeczy, może czasami coś wam odpiszę, może nie, chociaż ja tam często nie wchodzę, ale jak już wejdę, to sobie posprawdzę, co żeście pisali i se z wami popiszę. Także link do Discorda jest w opisie tego filmu i w opisie mojego kanału. Kim ty kurwa jesteś? Wejść, wziąć udział w wyścigu samochodów seryjnych, nie chcę. Opóźniona kamera, no to kurwa nie będzie przyjemne. Co? Ja pierdolę. Kurwa. Jak to wyglądało, głupkowato. Dobra, jeszcze raz. No nie, no znowu szpital, kurwa. O, cześć Jimmy, nadal tutaj leżysz? Nie ma kładu już, nie, no kurwa, co ja, czym mam jechać? Ja mam. Hold any movement. No przecież trzymałem! No kurwa, AIW trzymałem ze shiftem jeszcze na dodatek, co to miało być? A don't hold, kurwa, to ma sens? Cóż, no to stoimy. Przydałby się pojazd, jakikolwiek, kurwa, w tym momencie. O, zatrzymaj się! Ja ci to zabiorę. Dziękuję. I kolego tam, nie wiem, może zostać albo wyjść sobie, jak tam wolisz. No, może zostać, okej. Panie, pizgaj się pan! Kurwa, co się dzieje? Dobra, gdzie jest to C? Nie mamy już opóźnionej kamery i nie mamy już wybuchowych pojazdów przy uderzeniu, więc... Więc powinno się tym razem udać. Wracając do przypominajek, mówiłem przed chwilą o Discordzie i chcę wam jeszcze powiedzieć o tym, żebyście subskrybowali kanał tak po prostu, bo może nie ominie was następny film, a ja bardzo często przecież filmy wrzucam, więc na pewno sobie coś dla siebie znajdziecie. Nie no, żartuję, jak chcecie zasubskrybować, to subskrybujcie, ja nie będę was namawiał, bo wiadomo jak to działa. Dobry wieczór, ja tutaj przyjechałem tylko na spotkanie, chyba. Cześć kolego, koleżanko chciałem powiedzieć. Zajebisty efekt swoją drogą. He's one, ban him. I have a video. I can't ban him, he's my goddamn husband. Get here and you can fill it between you two. Za chwilę sobie trochę postrzelamy, ale najpierw poobserwujmy sobie grę w 30 klatkach na sekundę. Kurwa, coś mi się nie wydaje, żeby to było 30 klatek. Przenieść do losowego pojazdu. A gdzie jest ten losowy pojazd? Bo wszystko jakby stało się mniejszej jakości. Aż się boję zapytać, gdzie ten pojazd może być. Latająca broń. To będzie kurwa nieprzyjemne doświadczenie. O, okej, okay, to więc to jest ten losowy pojazd. O, deszcz pieniędzy jeszcze na dodatek. To będzie nieciekawe doświadczenie, zważywszy na to, że mamy kurwa podwójny... Co? Czas odliczania razy dwa. Kurwa, co się tu dzieje?
Pojebało ich, pełna akceleracja. A to kurwa, to fajnie macie, ja też tak chcę. Możesz nie biegać, jak do ciebie strzelam. Dziękuję. Co to kurwa? Butla wybuchowa. Spoko, czaje bazy. Pacyfizm się odpalił. Akurat tak do niego zacząłem strzelać. Pies to lizał. No i co ja mam zrobić teraz? Strzelaj do nich, ja nie mogę. Co? To jest jakiś żart? Aha, i że oni wszyscy to przeżyli. No jasne, czemu nie? Kurwa, nie, naprawdę. A ty gdzie leziesz? Halo? No chyba cię pojebało. A ty skąd ty tutaj się wziąłeś, co? Tam gdzieś jeszcze jeden. Aha. No dobra. Skoro tak, czemu nie? No, panom podziękujemy. Co? No, ja myślę. Mnie zastanowiło, czy on mi nie anulowało misji. O, granatnik, co? Chuja mi to da ostatecznie. Jeszcze któryś ma jakieś coś, jakieś wąty? A ty za chwilę z... O, okej. Ale jebło. Mogłem nie celować w niego, rzeczywiście. To był zły pomysł. Okej, okay, ale za to bardzo fajne jest to, że mogę sobie po prostu wycelować i oni wszyscy zginą. Po prostu nie mogę celować w momencie, kiedy... Chyba jesteś. Już? Fajnie, że nic absolutnie nie widać prawie. Dobrze wysmażone, to ja będę miał oczy, kurwa. O! No i chuj. To jest zajebisty efekt, ale trzeba z nim naprawdę uważać, bo to kurwa naprawdę musi może się skończyć tragicznie dla użytkownika. Rozjebałem sobie właśnie wszystkie pojazdy, które pewnie mi się później przydadzą. Dobra, tam jeden stoi. Idź do lodówki. No i zajebiście. Jednak się udało, nie było aż tak źle. Ostatecznie. Dziękuję za pauzę, której nie potrzebowałem, ale zawsze przydatna rzecz. Okej, okay, co mamy teraz? Ty. Co? Ciekawe, co tutaj będzie pod tym te się chowało. Weźmy sobie ten pojazd, który przed chwilą miał problem z oponami. Jedźmy do naszego T. Fajnie by był efekt o nazwie teleportu do miejsca, do znacznika. Naprawdę bym się nie obraził, gdyby taki był efekt. Ale dobra, najwidoczniej będę musiał na to chyba poczekać. Jedziemy w takim razie. O, jakieś zlecenie, jakieś... Co tu się dzieje? Dzień dobry. Hey, you! Buddy! Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's like right there. Just give us a ride, man. Dobra, podwieziemy ich, a co tam? But of course. You two are a hot mess, I love it. You're a legend, bro. We'll get in the back, out of your way. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. Okej, okay. A wsiądziecie tutaj może dzisiaj? Co? Bo jak nie, to będziesz przejechany, panie kolego. A,
Aha, no okej. Spoko, rozumiem, wszystko wiem. Okej, ja pisałem, że tu się nic ciekawego nie wydarzy po drodze, więc albo wam to utnę, albo zobaczymy. Wiecie co? Zapowiada się kurwa zajebiście. No to jebać. W każdym razie jedziemy sobie stąd. kurwa, co tu się dzieje? Pojedziemy sobie. Co się tu dzieje? Jedziemy sobie po prostu do misji. Zdarzenie losowe było, ale zniknęło. Cześć, Ron. Kurwa. Czego ty mnie atakujesz? Weź mnie zostaw w spokoju, ty chory pojebie. Śnieg! O chuju złoty. Przepraszam bardzo, ta policja to czego tutaj? Nie! A, że oni tutaj będą cały czas. No jasne, spoko, kurwa, czemu nie? No i nawet nie mogę do nich strzelić, no tak. Ma to dużo sensu, jest to bardzo logiczne i kurwa, wszyscy będą szczęśliwi i zaraz wszyscy śpiewają rotę. Ci kurwo jebana, Jimmy, ty pojebie, przestań do mnie strzelać, no jak ja mam stąd wyjść? Kurwa, dobra, patrzcie teraz, co robię. Spierdalamy, idź w chuj, ty kurwa pajacu, no i nie mogę uciec nawet. Kurwa, jaki on ma zasięg, ja nie jestem w stanie wyczuć tego. Muszę chyba bardziej w lewo. Kurwa. Ucieczka! No, jednak nie ma ucieczki, zniknął, dobra, nie bać go. I... Ja pierdolę. Wróć nakłada. W jaki sposób mam nakłada wrócić? Boże. Jasne, spoko, czemu nie? Autopilot? No mam nadzieję, że chociaż dojedzie w to miejsce, gdzie ma dojechać. Na tym w końcu autopilot polega. A ta gra ma tendencję do robienia wszystkiego na opak, więc... A. Co dokładnie mam w tej sytuacji zrobić? Okej, dziękuję. Dobra, co ja mam zrobić? Co ja mam kupić? Karabin snajperski. Nie mam pojęcia. Zkup zaawansowaną lunetę i tłumik do karabinu snajperskiego. Okej, tłumik mamy już. Zaawansowana luneta też. No i zajebiście. Wsiąść nakłada. Ano kurwa, bardzo chętnie. No i jedziemy. Prędkość silnika razy 10. Prawdopodobnie zaraz zginiemy, no ale cóż, bywa i tak. Czasami trzeba się poświęcić. Potrzebuję okularów. Ach, się zastanawiam, co się dzieje z moim tutaj widokiem, że nic nie widzę praktycznie. The time is right. Go on, my son. What are you waiting for? Go over there. Get in amongst it. But Trevor... I told you, if they catch you, I'll have you dead before the torture gets too unpleasant. Coś mi się wydaje, że to będzie kolejna misja, która będzie tak popierdolona z tymi wszystkimi efektami, że to będzie hit. Jeszcze wolniej się poruszaj. Naprawdę. Tak jeszcze, kurwa, turlaj się najlepiej. Dobra, ty kurwa giniesz. Maybe if you shoot those lights on the tower, it won't be so obvious.
out. Co się dzieje z tym pojazdem? Jezus Maria. Gdzie on kurwa jest? A w aucie siedzi. Co ty pierdolisz, gdzie on jest? Kurwa, gdzie? Halo? Chuja, zobaczy, jego nie ma. Ron, zamknij kurwa pysk. Rozumiesz, że tu nikogo nie ma na tej... na tej wieży. Zaraz ciebie sprzątnę, zamknij japę! Rozumiem, że się misja zepsuła, tak? Mogę tam rakietą strzelić? Gdzieś? Może zaraz się pojawi, jak przybliżę jeszcze raz. Nie! Nic! Tam jest kurwa, penis. Kurwa! Kurwa, nie, on już nie żyje. Nic nie widzę, dajcie mi, kurwa, gdzie ty jesteś w ogóle? O! O! O, zajebiście! O kurwa! No, co to miało być, przepraszam, tu był samolot? Tu polew? Nie, dobra, nieważne. I co, od nowa, co? Od nowa, kurwa. No oczywiście, że tak, no... ja pierdolę. Tak, widzę cię. Możesz ruszyć dupę i iść w miejsce, gdzie powinieneś być. Dobra, wiecie co, ja to pierdolę. A jednak nie, bo tu nikogo jeszcze nie ma. Kurwa, no gdzie znowu? Gdzie ty jesteś, ty chora pipo? Czym ja mam cię osłaniać? Co, krzaki cię zabiją? O kurwa. Gdzie tu jest problem, bo ja absolutnie nic nie widzę. Czy ja mam jakąś noktowizję? Kurwa, nie wiem, Odstrzel reflektory. Kurwa, ja nie widzę żadnych reflektorów! O, dzień dobry, kim ty jesteś? Ta? Kim ty jesteś? What? Co? Co tu się kurwa dzieje? One of these assholes is having a seizure or something. Kim wy kurwa jesteście? Ja teraz zginę znowu przez te pszczoły. I znowu będę misję robił przez 3 lata. Wiecie co tu jeszcze trzeba zrobić? Tu trzeba lecieć samolotem i wylądować kurwa później na lotnisku. Przecież jak to tak dalej pójdzie, to w życiu tego nie zrobię. Czy ty możesz stąd wypierdalać? Starego ci zobaczą. W co ty celujesz? No kurwa! Czemu ty nie giniesz? No do chuja! Wypierdalaj mi z mojej wizji! O! Kurwa, wy zaraz wszyscy będziecie martwi. Kurwa jest. Kurwa.
No bo mnie popierdoli zaraz. No. A ty kurwa czego tam szukasz? O chuj. Dobra, rusz tę dupę, bo nie ma czasu, tam pierdolisz głupoty. Jeszcze długo? Jak to kurwa zauważył? Kto zauważył? Gdzie on kurwa jest? Ja nic nie widzę przez te jebane LSD. No, teraz się wyłączyło. Rusz ten zad, bo jak mi znowu przypierdoli jakimś efektem, to zginę. Jestem pewny, że coś za chwilę się odjebie. Patrzcie teraz. Jestem sławny, no to kurwa fajnie. No to już chuj. Kurwa! No jak ja mam robić misy, jak to jakieś bambusy łażą wokół mnie? No wypierdalaj stąd. Ach, kurwa mać. Co to jest? Dobra. To był jakiś plan na zrobienie tego. Co? To jednak nie był plan na zrobienie tego. Kurwa, jak ja mam zrobić te misy, jak tu jakieś popierdoleńce łażą cały czas? Wypierdalaj stąd. Mam nadzieję, że zdechnął. Poświęciłem się, żeby go rozjebać. Mam nadzieję, że go już tu nie będzie. Nie ma was? No i kurwa fajnie. Nie chuj wam chodzi. Halo? No co? No przecież to z automatu się alarm włączył, nawet się misa nie zdążyła zacząć. Nie. Widzę cię, ty pizdo głupia. Idź już stamtąd, bo cię normalnie odstrzelę zaraz. To chyba cię kurwa... Ja pierdolę. Kurwa, co to miało być? Nie, idź stąd, naprawdę, wypierdalaj. Nie chcę w to grać. Nie chcę, kurwa. Możesz wypierdalać. Co takiego? Pojebana gra. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure. Ragdoll podczas strzelania. No to zajebisty efekt. To jest wszystko ustawione. Nie ma opcji, żeby pod tą misję były po prostu łatwiejsze efekty. No po prostu to musi być ustawione. No to jest tam jest if, jeżeli misja jest ta, to weź tam na wpierdalaj takich efektów, żeby się nie dało przejść. No na 100% takie zrobione. No w sumie dobra, ten Ragdoll to chuja robi. Ej, kurwa. Zamknij pysk tam, chuja. Gadasz głupoty. Co? Aha, samolot doznał poważnych uszkodzeń. No, fajnie. To miłego kurwa, miłej jazdy, panie Ron, znowu, nie? Tam widzimy się w tym samym momencie, kurwa, dosłownie za 5 minut, bo znowu się coś rozjebie. Dlaczego jakiś pracownik Rockstara nie wymyślił, żeby gdzieś w tym momencie był checkpoint? Kurwa, no i wybuchło coś. Jak to wiedzą, że tu jesteśmy? No przecież... Chyba was jebie na łeb. Dlaczego my nie możemy w tym momencie iść tam i ich porozpierdalać? Dlaczego my musimy robić misję od nowa? Nienawidzę tej misji, ona jest głupia. Jak kilo gwoździ. Kto wymyślił, żeby nie było checkpointa w tej misji, ani jednego? Co? No przecież trzymałem. Nie chce mi się. Nienawidzę. Wy się zastanawiacie, dlaczego nie ma odcinków z House Moda, tak?
To się kurwa już chyba powinniście. No trzymam lewą stronę, kurwa, no nie mogę. A ja pierdolę. Hold left, to mam nadzieję, że to chodzi o A, a nie o lewy przycisk myszy. Nie wiem, kurwa, tak profilaktycznie będę trzymał oba może. A don't hold left nagle. A to spierdalaj. Trevor, popierdoliło cię. Nie wiem, ja, no... Ja pierdolę. Nie da się. Autentycznie nie da się zrobić tej misji na tym... Na... Dlaczego ty jeszcze skaczesz? Kurwa, wytłumaczysz mi to? O, no, zajebiście, jeszcze combo time teraz. Nie. Naprawdę, jak się nie... trzy próby daję, jak się nie uda, to pomijam. Bo no nie da się, autentycznie się nie da. Raz. Ron zginął. Okej. Chromowany ruch uliczny. Spoko. ATV can only take you so far. Park it. A teraz to niby co się kurwa stało? Samolot doznał poważnych uszkodzeń. A niby z jakiego powodu? Aha, już wszystko jasne. ATV can only take you so far. Park it. To jest chyba trzeci raz już? Dobry wieczór. Co się tutaj odpierdala? Jak on biega w ogóle? Wytyfy. NPC, a nie, okej, okay, NPC nie myślą, spoko. Czyli ty już jesteś martwy, ale jednak nie jesteś martwy. Spoko, ja wszystko rozumiem. Nie mam pojęcia, co się dzieje aktualnie. Coś się zbugowało potężnie. Kurwa. Dlaczego my tak wolno w ogóle... A. Co? Gdzie jest Ron? Co się kurwa dzieje? No tu się ewidentnie coś zbugowało. Ja nie jestem pewny, czy ta misja się... Czy to misja się da zrobić w tym momencie, w tym podejściu przynajmniej. Bo w następnym, jak się zresetuje, to pewnie będzie się dało. No to i czemu ty stoisz kurwa na pasie, ty głupi idioto? Wiesz co, pizgaj się pan. No i na nie zaliczy misji, bo ten oczywiście chujeca na mnie leci, nie? No co to kurwa ma znaczyć? Zostawiłem Rona, no. To fajnie, kurwa, naprawdę. Cieszę się. Okej, okay. Nie no, jasne, to wszystko ma sens. Ja naprawdę nie wiem już, co ja mam mówić nawet. Dobra, mogę to pominąć, całe szczęście. To sobie pominę akurat, bo tu się tyle rzeczy popierdoliło. Czemu on tak szybko leci? Ja też chcę. Opa, wypierdalaj ode mnie. Miłego lotu. Dobra, może teraz się uda. Fajnie by było, jakby tu gdzieś był jakiś checkpoint. Ale jestem pewien, że tu się jeszcze takie rzeczy będą odpierdalać i to jest niemożliwe to przejść. Więc, jak nie uda się teraz, w tym momencie, po tym efekcie co będzie, albo ogólnie następnym, który nas zabije, no to pomijam to, bo naprawdę już jest 45 minut nagrania, a ja nie mam zamiaru tego robić cały dzień. Okej, okay. I jakim przyciskiem się to zrzuca, co? Spacją. Chuj mnie interesują łodzie z towarem, przecież ja samolotem lecę.
O chuj. Dobra, wiecie co, jednak tego nie pomijam. Jednak zrobimy to jeszcze raz, może się uda tym razem. A ty kurwa jeszcze jesteś na moim skrzydle, wolno ode mnie. Czas odliczania razy 5, no to widzimy się pod koniec misji. Drodzy widzowie, nie ma sensu. Mogę się wpierdolić sam w 90 stopni w dół, jak zaraz zginę. O właśnie, proszę bardzo. Także tego, nie? Nie mogę pominąć, ale jak będę mógł, to pominę. Kurwa, co się dzieje? Co to jest? Kurwa, czarna dziura. Chodźcie chuju, złoty. Pierwszy raz to widzę na oczy. Szczerze mówiąc, jest ten efekt. Aż gra chyba nawet nie wie, co ze mną zrobić teraz. Czemu ja lecę samolotem? Samochodem? Co to kurwa ma być? Zaciekawiło mnie to, naprawdę. O. Ja rozumiem, że ten ogień to jest... myślałem, że to jest jakiś... A może to jednak był jakiś dodatkowy efekt, to nie był jakiś ogień, który rzeczywiście mi się pali samolot. Dobra, zostawiłem Rona, gdzie ty kurwo jesteś? Czemu nic nie widzę przez ten ogień? Zniknął. Dobra, wiecie co, pierdolę, nie, naprawdę, nie da się, ta misja jest, to jest jakaś kurwa klątwa. Nie da się po prostu przejść tej misji na tym chaos modzie, no. O! I tu był checkpoint, co? Kurwa, nie mogę. Ale nie, bo oczywiście musiał się spierdolić jakiś idiota z łodzi i mi misji nie zaliczyło. A dokładniej rzecz ujmując, to się łódź popsuła. Tu będzie trochę... Co to kurwa miało być? Tu było trochę mostów do przelecenia. Więc sobie to możemy tutaj od razu zrobić. Proszę bardzo, 5 na 50. O chuj. To było nisko bardzo. Trochę... Nie! Jaki obrót! Pojebało was! Kurwa, tu jest most! Ja chcę pod mostem! I chuj, nie przelecę pod mostem, kurwa! Zginę prawie. Ten obrót mnie z rytmu wybił. Nie ukrywam. Patrzcie teraz, patrzcie kurwa to. O chuj, pod tamtym już nie przelecę. Pilotaż 100 na 100, no przecież tak, ludzie. Już tyle godzin w tą misję robię, że to jest... Pilotaż tutaj musi być na najwyższym poziomie, no nie ma innej opcji nawet. Dobra, rozumiem, że teraz lecimy do lotniska i po prostu mogę sobie tam wylądować i zakończyć odcinek, tak? To by było najlepsze rozwiązanie, bo trochę już to trwa. Kurwa! Udało się, jest git. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your own zajebiście. Ci idzie. I might. Yeah, I mean, I will. Good idea. Don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is gone. Kurwa, zające, króliki na motocyklach, na skuterach. Co się tu dzieje? Co to kurwa? A pierdole. No to nie jest za ciekawy widok. Mogę teraz kupować nieruchomości w całym San Andreas. No dzięki, zajebiście. O. Kurwa. Sterowiec. Przy okazji coś umarło, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Dziwne dźwięki się wydawały.
Cóż, no to jest ostatnia misja, którą zrobiliśmy w tym odcinku. I nie wiem, kiedy będzie następny, mam nadzieję, że za tydzień, ale nie obiecuję, bo wiadomo jak to jest z moimi filmami. Więc... No, więc... No, tak, ja się z wami żegnam. To był GTA 5 Chaos Mod. Przypominam wam o Discordzie, do którego linka macie w opisie oraz tego filmu oraz w opisie tego kanału. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam też na... zapraszam też oczywiście do możliwości subskrybowania tego kanału, bo jest taka możliwość, możecie sobie to zrobić. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia kiedyś w przyszłości. Miejmy nadzieję, że za tydzień. Cześć.